www.jazz.pl. Dobry wieczór, Andrzej Zieliński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ci z Państwa, którzy obserwują nas za pośrednictwem streamingu wideo na Facebooku i YouTubie Dwójki oraz ci z Państwa, którzy są razem z nami w studiu 3 Polskiego Radia w Warszawie, mogą zobaczyć, że przyszedłem na estradę z dość dużym obiektem. Waży około 6 kilo. To format A3. Ma około 700 stron albo aż 700 stron, dlatego że to dzieła, wszystkie dzieła zebrane Leonarda da Vinci. Prawie 1000 rycin, obrazów, projektów od helikopterów, czołgów, po samoloty, ale też i maszyny, które zwijały sznurek, albo projektów wyprzedzających swoich epokę, jak na przykład prasa hydrauliczna. To wszystko w tej jednej bardzo ciężkiej, proszę Państwa, książce. I w tej książce jest też fragment na muzykę, ale bardzo mały, bo to tylko, przepraszam bardzo, muszę otworzyć, dwa z tych 1000 rycin, dwa projekty instrumentów muzycznych. Na górze mogą Państwo zobaczyć, to jest taki bęben na kołach, instrument użytkowy, wojskowy, który służył do tego, żeby demoralizować przeciwnika. Czym szybciej się poruszał, tym głośniej i częściej wydobywał dźwięk. Oraz trochę niżej, malutki obrazek, malutka rycina, to viola organista, osławiona viola organista, która jest instrumentem łączącym klawesyn i instrumenty smyczkowe, dające taki długi, piękny dźwięk. Na marginesie, ten instrument odtworzył kilkaset lat później Polak i zaprezentował go między innymi w Dwójce. Ale dzisiaj ten instrument nie zabrzmi w cyklu Jazz.pl, nie zabrzmi w studiu Trzy Polskiego Radia w Warszawie. Zabrzmi natomiast muzyka inspirowana postacią Leonarda da Vinci. Zabrzmi taka suita stworzona przez skrzypka Tomasza Chyłę, właśnie inspirowana tym strumieniem świadomości, którym podzielił się ze światem Leonardo da Vinci. Oczywiście nie zrobił tego samemu, bo nagrał taką piękną płytę swoim kwintetem zatytułowaną Da Vinci. I też tutaj mogą Państwo zobaczyć tą różnicę, taki przez kontrast. Z jednej strony dzieła wszystkie, 700 stron dzieł wszystkich Leonarda da Vinci, a z drugiej strony taką malutką płytę, która pokazuje, jak bardzo pojemna jest muzyka z jednej strony, ale jak z drugiej strony bardzo trudno ją utrwalić na jakimkolwiek nośniku i pokazać tą objętość inspiracji. A tę objętość inspiracji właśnie nie tylko twórczości Leonarda da Vinci, ale też muzyką, która go otaczała, zaprezentują dzisiaj Państwu członkowie kwintetu Tomasza Chyły. Wielkie brawa! Krzysztof Hadrych na gitarze. Konrad Żołnierek na kontrabasie. Sławek Koryzno przy perkusji, Piotr Chęcki na saksofonie i lider Tomasz Chyła skrzypce. Thank you.
Thank you.
Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jest nam bardzo miło, że możemy dzisiaj gościć w studiu Polskiego Radia. Witamy wszystkich Państwa, którzy jesteście tutaj z nami, ale również wszystkich, którzy słuchają nas obecnie w radio, jak i oglądają nasz koncert na kanale YouTube oraz facebookowym fanpage'u Dwójki. Bardzo nam miło, że możemy zagrać dla Państwa materiał z płyty Da Vinci, która jest poniekąd pokłosiem naszej pracy, która miała miejsce w okresie którejś z fal pandemii, już nawet nie pamiętam której. Zagraliśmy utwory Constant Stream of Consciousness, gdzie wpletliśmy mały temat utworu Dumka Mykoli Łysenko. Drugim utworem była to kompozycja Machina Volante, a teraz zagramy dla Państwa utwór tytułowy Da Vinci. Zapraszamy serdecznie.
Thank you.
Dziękuję bardzo. Był utwór tytułowy z płyty Da Vinci. Teraz zagramy dwa utwory. Pierwszy to będzie improwizacja, która na płycie jest nazywana Strong Algorithms. Jest to utwór oparty o brzmienie instrumentu, jakim właśnie za moment zagra Sławek, czyli syntezatory modularne. A następnie zagramy utwór Amerigo. Zapraszamy serdecznie.
Thank you.
suita z płyty Da Vinci Tomasza Chyły. Wielkie brawa. Na koncert rozpoczęła dumka Mykoli Łysenki w Kołdzie, Ukrainie, która od 3 miesięcy walczy z rosyjskim najeźdźcą. Do 19 zostało, proszę Państwa, jeszcze 5 minut. Do 19 ten koncert na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Później będzie można również oglądać go w streamingu wideo. Przedstawiam skład. Piotr Chęcki, saksofon. Krzysztof Hadrych, gitara. Konrad Żołnierek, kontrabas. Sławek Koryzno, perkusja. Oraz lider Tomasz Chyła, skrzypce. Koncert realizują Leszek Kamiński, Jeremiasz Hędzel i Przemek Nowak. Do usłyszenia. Andrzej Zieliński. Zostawiam Państwa z Tomaszem Chyłą i jego kwintetem. Thank you.
Dziękujemy pięknie. Sławek Koryzno, Piotr Chęcki, Konrad Żołnierek, Krzysztof Hadrych, Tomasz Szkyła. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Andrzej wykorzystał moje 5 minut, które zawsze ja wykorzystuję przed ostatnim utworem, dlatego żegnam Państwa na sam koniec naszego występu. Jeszcze raz dziękujemy pięknie i
Pozdrawiamy Was z Gdańska. Mocny jazz prosto z Gdańska, z Trójmiasta. Nie ma nas wiele, bo ta sala też nie ma swoją kubaturę, ale może jeszcze trochę chwilę poklaszczemy, żeby namówić ich na bis? Proszę Państwa, jeszcze trochę głośniej. Tomasz Chyła, Quintet.
Jeszcze raz pięknie dziękujemy. Sławek Koryzno, Piotr Kęski, Konrad Żołnierek, Krzysiek Hadrych, Tomasz Chyła, Quintet. Tomasz Chyła, Quintet. Wielkie brawa. Powiem Państwu, że to jest wyjątkowa sytuacja, dlatego że najczęściej w kwintecie Tomasza Chyły gra Emil Miszk, tym razem Piotr Kęski. Wielkie brawa. Stara miłość nie rdzewieje, powiedział Tomasz. Przyznają Państwo, że pięknie ten saksofon zabrzmiał brzmieniowo ze skrzypcami Tomasza Chyły. Za tydzień w cyklu jazz.pl Łukasz Ojdana z niespodzianką. To specjalny program przygotowany dla cyklu jazz.pl, dla cyklu, który koordynuje i którego pomysłodawczynią jest Małgorzata Małaszko. Wielkie brawa. Wszystkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie, ale też na Facebooku oraz oczywiście na antenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Andrzej Zieliński.